O Panu Jezusie mamy wiele miejsc w Słowie Bożym świadczących na temat Jego charakteru. Jednym z takich miejsc jest objawienie Jana, 3 rozdział, gdzie On sam wypowiada się na temat tego, w jaki sposób ma do nas uczucia oraz w jaki sposób z nami postępuje. To, jak ktoś z nami postępuje, pomaga nam zrozumieć, jaki ma charakter i to, jakimi uczuciami się kieruje, też pozwala nam lepiej poznać motywację. Jesteśmy przedstawieni jako dzieci Ojca i stąd ten werset. 3 rozdział objawienia Jana, 19 werset. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Czyli mamy tutaj wyraźnie powiedziane, jakimi uczuciami darzy nas Pan i jakie w związku z tymi uczuciami są przez Niego realizowane działania. Kolejne miejsce to jest Joba, 5 rozdział, Księga Joba. 5 rozdział. Siedemnasty werset. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego. Czyli widzimy w nawiązaniu do tego, czym kieruje się Najwyższy, czyli Pan Jezus Chrystus. On tych, których miłuje, nie pozostawia bez karcenia i smagania, bez uderzania i napominania. Czyli te dwie rzeczy są przejawem miłości, ale również, jak widzimy w Księdze Hioba, są źródłem błogosławieństwa i szczęśliwości u człowieka, który jest obiektem takiego Bożego działania. Szczęśliwy to człowiek, błogosławiony to człowiek, który jest przez Boga objęty Bożymi uderzeniami i Bożym karceniem. Powtarza się te dwie rzeczy. Karcenie Wszechmocnego i jak trzeba, gdy karcenie musi być uzupełnione działaniem mającym na celu uderzenie, to jest też i smaganie. Najbardziej ulubionym psalmem wielu ludzi jest psalm 23. I tam jest powiedziane o pasterzu, że on ma laskę i kij. Jedną z technik, gdy owca jest nieposłuszna, którą pasterz stosuje, jest zastosowanie laski i kija. Po pierwsze, kijem się przegania fizycznie owce, tak żeby szły tam, gdzie trzeba, co odpowiada kierownictwu. Idź tam albo tam. Jeśli owca jest już dobrze wychowana, to wystarczy jej głos pasterza, żeby szła tam, gdzie trzeba. Ale jeśli jest to konieczne, to po prostu kijem fizycznie wymusza się na owcy kierunek. Ale jeśli owca jest wyjątkowo nieposłuszna, to jest taka, można by powiedzieć, zbyt drastyczna na unijne standardy technika. Łamie się owcy. Pasterz łamał owcy nogi. Przez to owca musiała być przez pasterza noszona i po pewnym czasie była już do pasterza na tyle przywiązana, że już po tego typu działaniu, gdzie laską i kijem miała złamaną tą nogę, nóżkę i czoły, była, gdy ta rana się już zagoiła, bliżej swojego pasterza. A gdy była noszona, to słyszała bicie jego serca, bo była noszona na rękach i blisko piersi. Więc jeżeli sami nie będziemy koło piersi naszego pasterza, to być może on będzie chciał
to w sposób właściwy Jego miłości wykonać swoimi środkami. Kolejne miejsce to jest Hebrajczyków 12 rozdział. Hebrajczyków rozdział 12, werset 10 jest powiedziane o ojcach. Ojcowie, rodzice, jest powiedziane w 6 wersecie. Kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. A 10 jest powiedziane o rodzicach, że rodzice karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Jest to, jak widać, powiązanie Bożego działania wynikającego z miłości, karcenia, smagania, i powiązane jest to z zachowaniem rodziców troszczących się o dzieci, które kochają. Jeśli mamy do czynienia z dziećmi, które kochamy, to przejawem miłości jest również karcenie, a jak trzeba, to smaganie. I to idzie w parze. I to jest bardzo mocno w Słowie Bożym powiązane. Prawdziwa miłość Boża wyraża się w karceniu. Przypomnę z objawienia, 3 rozdział, 19 werset. Wszystkich, których miłuję. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Nie niektórych, których miłuję, karcę i smagam. Wszystkich. Dotyczy to każdego, kogo miłuje Pan Jezus. Tak samo każde dziecko kochane przez swojego ojca, przez swoją matkę, jest poddane karcącej działalności i smagającej. Jednym z dowodów na to, że ewolucja jest kłamstwem, jest dziecięca pupa. Żaden zwierzak nie ma pupy. Dlaczego Bóg dał dzieciom tak mocno ukrwiony narząd, którego smaganie nie wyrządza dziecku żadnej trwałej krzywdy, natomiast przekazuje bardzo silne bodźce do głowy i są to bodźce wychowawcze? Jest to właśnie dowód na to, że wychowanie jest jednym z elementów Bożego planu wyrażania miłości rodzicielskiej wobec dziecka. Gdybyśmy byli tylko i wyłącznie potomkami jakiejś żaby, która wylazła z błota, nie mielibyśmy tego cennego narządu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, wyrazem miłości jest karcenie i smaganie. Karcenie i smaganie jest przez Pana Jezusa przytoczone jako argument tego, że On nas kocha. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Nie ma dziecka miłowanego przez rodzica, które nie jest karcone i smagane. Nawet list do Hebrajczyków idzie dalej. Jeśli ktoś jest niekarcony i niesmagany, to jest bękartem. Bardzo mocne słowo. Po prostu jest obcym. I faktycznie tak jest, że jak sąsiada dziecko coś zrobi, ale nie zrobi tego krzywdząc mnie, tylko po prostu zrobi coś złego, to co najwyżej ja to zauważę, co najwyżej może skomentuję, ale nie pójdę do tego dziecka skorygować go. Mało tego, bym przekroczył pewną społeczną granicę, która jest nieakceptowalna. Może bym zaczął być nawet przez rodziców jakoś negatywnie postrzegany jako człowiek, który się wtrąca do nie swoich spraw. I tak właśnie jest. Jeśli nie karcimy swoich dzieci, to jest to objaw braku miłości. Jeśli nie smagamy ich, gdy jeszcze na to jest czas, to jest to brak możliwości oddziaływania wynikający z tej miłości. Kolejne miejsce to jest 5 Mojżeszowa 13:7.
Księga piąta Mojżeszowa, inaczej drugiego prawa albo powtórzonego prawa, 13 rozdział, 7 werset. I tutaj jest pokazane, że nasza miłość wobec dzieci ma tylko i wyłącznie mieć kontekst w miłości do Boga. Jeśli by rodzony twój brat, albo twój syn, albo twoja córka, albo twoja żona, albo twój przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, namawiał cię potajemnie, mówiąc: chodźmy i służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, to potem jest powiedziane, że nawet w stosunku do takiej bliskiej osoby należy wykonać wyrok śmierci. 10 werset. Ale nieodwołalnie zabijesz go, ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę. Więc nawet jeżeli się zdarza, że jest tak poważna rzecz, jak wiedzenie do zgorszenia w wykonaniu tak bliskich członków rodziny, to mamy nieodwołalnie zareagować. I tak samo jako rodzic, który miłuje swoje dziecko, gdy jeszcze nie jest za późno, to Bóg koryguje dziecko i smaga. Bo jak powiedziane jest w dzisiejszym naszym wersecie, objawienie 3 rozdział, 19 werset, Pan Jezus mówi: wszystkich, których miłuję, karcem i smagam. Wszystkich, nie niektórych, nie tylko niegrzecznych, nie tylko tych, którzy jakoś się nawinęli, tylko wszystkich, co do jednego. Kolejne miejsce to jest miejsce z przypowieści Salomona, 3 rozdział. Przypowieści Salomona, rozdział 3, werset 12. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, tak jak ojciec swojego ukochanego syna. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga. W ogóle nie ma tu wspomnianego karcenia. Jest wspomniane uderzanie, bicie, smaganie. W wykonaniu przez Pana, gdzie motywem jest miłość. Można by powiedzieć: co ty nam tutaj, Salomonie, chcesz powiedzieć? Przecież ty miałeś 3 przykazania. Abyś nie miał wielu żon, abyś nie gromadził sobie wiele złota, abyś... Jakie było trzecie? Nie handlował koniami. Stworzyłeś w Jerozolimie największe centrum logistyczne handlu koniami. Miałeś 700 żon, 300 nałożnic. A złota było tyle, że srebra już nikt nie liczył, bo za nic było uważane. I jak popatrzymy na efekty wychowawcze Salomona, to Rehabeam, jego syn, doprowadził do rozbicia w Izraelu. Nie wiemy, czy Salomon był dobrym ojcem, tak samo jak dobrym królem. Być może był dobrym ojcem, a mimo to nie przyniosło to spodziewanych efektów. A być może nie był wierny temu, co powiedział. Nie ma to znaczenia. Bóg przybił pieczęć, umieścił w naszej Biblii słowa Salomona i to jest Słowo Boże, które nas obowiązuje, nawet jeśli powiedział to ktoś, do kogo moglibyśmy poszukiwać różnego rodzaju haków. Tak samo jak oślica Bileama była karcąca wobec proroka, można by powiedzieć: kim ty, oślico, jesteś? Natomiast jest to prosta zasada. Gdy Słowo Boże jest nam przez Boga przedstawiane, to mamy osądzać siebie w świetle Słowa Bożego, a nie w świetle tego, kto tutaj nam je przekazał, czyli Salomon, co do którego można by powiedzieć, że mamy wiele różnego rodzaju
elementów dodatkowych. Wiemy, że on miał kilka razy bezpośrednie spotkanie z Bogiem. I Bóg mu się osobiście ukazał, ale też mu szczególnie przykazał, żeby nie szedł za cudzymi bogami, a na koniec widzimy Salomona, że poszedł za cudzymi bogami. Natomiast jego słowo zostało zapisane w Biblii i jest natchnione i nas wiąże. Nieważne, że można by powiedzieć, że do kaznodziei Salomona moglibyśmy przyszyć niejedną słuszną uwagę. Kolejne miejsce to jest 2 Samuela 12:14. Druga księga Samuela. Dwunasty rozdział. Czternasty werset. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Tutaj mamy pokazane, że Słowo Boże jest to kierowane do Dawida. I Dawid miał w związku z nieswoją żoną dziecko. Ten czyn był przez Pana uznany za niewłaściwy. I jedną z form karcenia, smagania Dawida, który był umiłowanym według serca Bożego, było uśmiercenie dziecka, które narodziło się z tego związku. Jest tu wyraźnie powiedziane, że jeśli nasz czyn bezcześci Pana, to jest związana z tym konsekwencja, niezależnie od tego, czy my ten grzech wyznamy, czy my ten grzech uregulujemy. Grzech jest na tyle toksyczną toksyną, że ona zmienia wiele różnych rzeczy z lepszych na gorsze. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że to się stało zaraz po upamiętaniu Dawida. Czyli jest wyraźnie 13 werset. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Czyli jest tutaj już ta sprawa uregulowana grzechu między Bogiem a grzesznikiem, ale grzech rodzi konsekwencje niszczące i jednym z tych elementów było zbezczeszczenie Pana i w konsekwencji syn umarł. Kolejne miejsce to jest miejsce z Ezechiela 18:20. Ezechiela 18, rozdział 20, werset. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Jednoznacznie widzimy pewną zasadę, że nasze zaniedbania jako zaniedbania nie mają związku z tym, czy ma za nas ponosić odpowiedzialność mój ojciec i moja matka, ani też moje działania nie są karane na moich dzieciach. To jest jednoznacznie pokazane, zwłaszcza w nawiązaniu do poprzedniego wersetu. Bo ludzie, którzy myślą tylko od perspektywy ziemskiej, by powiedzieli: no ale chwileczkę, syn musiał umrzeć, bo Dawid zgrzeszył. Syn został ukarany. I to śmiercią. O co chodzi? No więc człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I śmierć ciała nie narusza życia duszy. I to dziecko, umierając w ciele, nie umarło w duchu, nie umarło w duszy. Ono
po śmierci ciała było, jest bardziej żywe niż kiedykolwiek wcześniej. Zresztą Dawid się tak wyraził, że to ja pójdę za tym dzieckiem, a nie ono wróci do mnie, gdy skończył opłakiwać, modlić się, walcząc o życie dziecka. Jak dowiedział się, że dziecko umarło, to nie było to powodem do tego, żeby być przerażonym, bo wie, że on pójdzie do tego dziecka. Dzieci mają być odpowiedzialne za swoje działania i one ponoszą winę za swoje działania, a nie za winę ojców. Ojcowie nie ponoszą winy za winy dzieci. I można by powiedzieć, że ludzkie postrzeganie jest zupełnie inne. Czyż nie mamy w języku polskim takiego okropnego słowa, którego już dzisiaj użyłem? Bękart. To słowo w sprawiedliwości ludzkiej stygmatyzuje dziecko, które nie było winne tego, że urodziło się z nieprawego związku. Ono najmniej miało tutaj winy, a przez całe życie nosi przezwisko wynikające z grzechu jego rodziców. Kolejne miejsce to jest Amosa 7. Amosa 7 rozdział. Amosa 7 rozdział, 17 werset. Tu mamy powiedziane o konsekwencjach i powiedziane jest, że z powodu zamieszania związanego z grzechem twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Czasami jest tak, że nasze działania w wyniku diabelskiego kuszenia, gdy my jako dzieci Boże, jako synowie Boży, zbawieni z łaski Bożej, bo przez łaskę, przez wiarę w Chrystusa Jezusa mamy prawo do adopcji i jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, to nam już nic nie grozi. Ale diabeł chce pochłonąć nasze dzieci. I powoduje, że my zasadę łaski, którą poznaliśmy jako zbawieni chrześcijanie, mieszamy z kręgiem odpowiedzialności, jaki mamy jako rodzice. Jako rodzice mamy realizować odpowiedzialność według objawienia 3:19. Wszystkich, których miłujemy, karcimy i smagamy. Nasze dzieci chętnym łupem są dla diabła. On chce je pochłonąć, skoro nie może nas już pochłonąć. Chętnie doprowadzi nas do takiego grzechu, który spowoduje, że nasze dzieci zostaną w wyniku ogólnego zepsucia w rodzinie pochłonięte. I to wrócę do przykładu Rehabeama. Rehabeam nie posłuchał rady tych, którzy stawali razem z jego ojcem Salomonem i byli radcami ojca Salomona, lecz posłuchał tych, którzy wyrośli razem z nim i byli w jego orszaku, jako inni od młodości towarzyszyli. Kto dobierał tych ludzi? Dobierał tych ludzi przecież ktoś dorosły. Dobierał grono towarzyszów Rehabeama ojciec i matka. Mieli oni wpływ na to, z kim Rehabeam od młodości będzie się bawił, z kim będzie spędzał wolny czas, jakiego rodzaju pozwolimy naszemu dziecku mieć relacje, tak te relacje potem spowodują,
że ta gromada Rehabeama stanie się dla Rehabeama ważniejsza niż rady ojca i jego mądrych towarzyszy. Przecież gdyby Rehabeam nie posłuchał rady tych dzieciaków, młodzieńców, którzy razem wyrośli i już doszli do dorosłego wieku i przez całe życie stali się zaufanymi towarzyszami Rehabeama, to losy byłyby zupełnie inne. Ale właśnie to zepsucie, ten brak czułości wobec Rehabeama, jego ojca i matki w tym zakresie, być może był dobrze wychowywany poza tym punktem doboru jego rówieśników. Z jakimi rówieśnikami pozwalamy bawić się naszym dzieciom? W mojej rodzinie był taki przypadek, że pewna dziewczynka słabo się uczyła. I matka zorientowała się, że dlatego się mogło tak dziać, bo kolegowała się z dziewczynką, która lubiła się bawić, a nie uczyć. I zabroniła tej dziewczynce, tej swojej córce, kolegować się z tą dziewczynką. Wywołało to pewnego rodzaju napięcia. Matka tamtej córki, tej dziewczynki, która lubiła się bawić, przyszła wręcz na rozmowę z mamą i miała do tego takie nastawienie, że to w zasadzie jest jakieś tutaj coś dziwnego. Ale skutek był taki, że ta dziewczynka zaczęła się kolegować z bardziej oddanymi obowiązkom dziećmi, co miało pozytywny wpływ na jej nastawienie do obowiązków. To jest bardzo ważne, jakiego rodzaju działania podejmujemy jako rodzice, żeby towarzysze Rehabeama, naszego syna, naszej córki, byli odpowiedni, żeby on nie miał rady bezbożnych pośród siebie, ale miał pobożne towarzystwo. Jest takie powiedzenie: uderz w ojca, a zachwieje się syn. Ono właśnie w przypadku chrześcijan działa, bo diabeł zbawionemu ojcu, zbawionej matce już nic nie może zrobić. Ale z całą siłą atakuje dzieci. Kolejne miejsce, Przypowieści 23:13. Przypowieści 23:13 i 14. Nie szczędź dziecięciu, tu jest w Brytyjce chłopcu, ale to jest hebrajskie słowo, które w pierwszym rzędzie oznacza syna. 23 rozdział przypowieści Salomona, 13 werset. W pierwszym rzędzie oznacza syna, ale również oznacza po prostu dziecko, dziecię. I w tym kontekście, jakie tu jest, nie należy stosować zawężająco syna, chłopca, a po prostu pacholę, dziecię. Niezależnie od tego, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec. Nie szczędź dziecięciu karcenia. Jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Pan Jezus powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który zarówno duszę i ciało może niszczyć w piekle. A tu jest właśnie dokładnie pokazane, że jeśli jako rodzic nie wykonujesz karności, to ty wjedziesz swoje dziecko z jego duszą do piekła. A jeśli wykonujesz karcenie i smagasz, to wyrażasz miłość, objawienie 3, rozdział 19, werset. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Karcę i uderzam. Wykonuję karność. Nie niektórych, wszystkich.
Jeśli ktoś nie podlega karceniu Bożemu, nie jest własnością Boga. Jeśli ktoś nie podlega smaganiu Bożemu, nie jest własnością Boga. Tak mówi Objawienie 3:19. I tutaj jest powiedziane, że nie masz być skąpy. Nie szczędź dziecięciu karcenia. Nie możesz się powstrzymywać. Masz myśl, że coś trzeba tutaj zadziałać, to działaj. Czy to dotyczy tylko mężczyzn? Nie, to dotyczy również kobiet. I to jest bardzo ważne, że w tym miejscu, w którym czytaliśmy ojcowie, tam jest co prawda słowo pater, które w pierwszym rzędzie oznacza ojca, ale trzecie znaczenie słownikowe tego słowa greckiego, które tam pada, znaczy po prostu dorosłych niosących odpowiedzialność, niezależnie od tego, jaka jest płeć. I gramatyka grecka w tym miejscu wyraźnie potwierdza, że interpretacja, gdzie chodzi o oboje rodziców, jak najbardziej jest właściwa. I zresztą potwierdza nam to pouczenie Pawła, który mówi, że starsze siostry mają pouczać młodsze siostry, aby miłowały swoich mężów, aby miłowały swoje dzieci. Jednym z przejawów miłości, jak dzisiaj czytaliśmy w 3:19, jest: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Odpowiedzialnością mamy jest karcić i smagać swoje dzieci. Nie jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie do jednego z rodziców. I musimy mieć tego pełną świadomość. Ty go uderzysz rózgą. Tu jest wyraźnie napisane. Tego się nie da jakoś spłaszczyć, jakoś zminimalizować. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Wyrwiesz. To jest bardzo dynamiczne. To jest tak, jakby owca wpadła w sabat do dziury, a ty ją wyciągasz. Nieważne, że jest sabat. Bo inaczej tej owcy stanie się krzywda. Musisz ją wyrwać. Metodą na to, żeby dziecko wyrwać z piekła, jest stosowanie karności i smagania. Nie zdejmuj grozy z dzieciątka, dodaje tutaj tekst Biblii Brzeskiej. Więc jeżeli chodzi o to, dziecko musi wiedzieć, czym jest bojaźń pańska i że my jako rodzice mamy oddelegowane uprawnienia Boże w tym zakresie. To nie jest coś, co możemy z siebie zrzucić jako rodzice. To niestety nie jest tak, że stosowanie tego jakoś gwarantuje nam jako rodzicom sukces. Bo były przypadki takie, gdzie na przykład Samuel, czy on źle wychowywał swoje dzieci, a jego synowie nie szli za Panem. Więc nie ma sygnału w Słowie Bożym, że Samuel źle wykonywał swoje obowiązki jako rodzic. Czy rodzice Samsona źle wykonywali swoje obowiązki? Wręcz odwrotnie, widzimy, że od małego chcieli wiedzieć, jak postępować z tym chłopcem. Więc pewnego rzeczy są naszą odpowiedzialnością, ale trzeba pamiętać, że dziecko ma wolny wybór. Kiedyś byłem na takim obozie chrześcijańskim, gdzie było dwóch mówców, doświadczonych ojców, którzy mówili o wychowaniu dzieci. I zauważyli właśnie, że jeden z ojców nie karci swojego dziecka i zwrócili mu uwagę. I on mówi: no już straciłem cierpliwość, tyle razy już mu mówiłem, tyle razy dałem mu w tyłek, tyle razy go korygowałem, a on ciągle nie słucha. To był trzylatek. I ojciec i matka już stracili cierpliwość. Nie mieli pomysłu na to dziecko. Ten doświadczony mówca z tej konferencji powiedział tak: mogę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeśli będziesz ciągle wytrwale mówił, to nie mogę ci zagwarantować, że twoje dziecko wyjdzie na posłusznego chrześcijanina, obywatela. Ale jeśli nie będziesz go korygował, mogę ci zagwarantować, że wyrośnie z niego bydle, a nie człowiek. I to jest prawda. My jako rodzice mamy oddziaływać. Ale przykłady z Biblii liczne pokazują, że najlepiej wychowywane dzieci
schodziły z wyznaczonych im szlaków na podstawie tego, że każdy jest za siebie odpowiedzialny przed Bogiem. Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem i jeżeli nie będzie chciał Go słuchać, to nie będzie Go słuchał. Prosty test do tych, którzy wyrośli w domach chrześcijańskich. Mam do Was pytanie osobiste. Ja, gdy jeździłem na zgromadzenia, bo się nawróciłem ze świata i wielu podobnych do mnie znosili szykany od strony rodziców. Nie jedź tam, to są nasze pieniądze. Masz dopiero 20 lat. Wydajesz nasze pieniądze, my Ci dajemy pieniądze na studia, a Ty marnujesz na jakąś sektę. Jeździsz na zgromadzenia. I niektórzy wręcz się posuwali do stawiania barier fizycznych, przemocy, żeby tych dzieci z mojego pokolenia nie puścić na zgromadzenie. Ja odwrócę tą sytuację. Wy jako dzieci jesteście przez rodziców zawożeni samochodami często na zgromadzenie. I rodzice was zawożą. A co by było, gdybyście mieli takich rodziców, jak my mieliśmy? Że rodzice by powiedzieli w żadnym wypadku, dzisiaj jest Wieruszów, nie pojedziesz 30 km przepalać paliwo z naszego budżetu domowego. Czy byś pojechał? Czy byś swoje kieszonkowe przeznaczył? Albo pojechałbyś rowerem? Postaw sobie to pytanie. Gdyby rodzice byli przeciwko Tobie, zabranialiby Ci się pojawić na zgromadzeniu. Czy byś tutaj dzisiaj był? Kolejne miejsce to jest 13 rozdział przypowieści. 24 werset. Kto żałuje swojej rózgi? 13 rozdział przypowieści Salomona. 24 werset. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego dziecka. Tu jest syna, ale tak jak mówiłem, znaczenie jest również do dziewczynek. Lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Kto żałuje, kto oszczędza swojej rózgi. Tu nie jest o słowach. Rózga to nie są słowa. Rózga to jest kawał jakiegoś fizycznego elementu, który przykładany jest do Bożego głośnika, który Bóg dał każdemu dziecku, czyli do pupy. I należy to sobie wziąć do serca. Jeśli miłujesz swoje dziecko, to używasz swojej rózgi, nie żałując jej. Jeśli nie żałujesz swojej rózgi, to jest to objaw miłości do twojego dziecka. Jeśli nienawidzisz, jakie to jest mocne słowo. Czy chrześcijanin może nienawidzić? Jakiekolwiek, my mamy miłować swoich wrogów, a my nienawidzimy swoich dzieci, gdy żałujemy swojej rózgi względem nich. Też bardzo ważne jest w przypowieści Salomona wskazanie, że kształtuj syna do jego drogi, a on nie zejdzie z niej do późnej starości. Czy sobie wyobrażacie, że brat, który zajmuje się projektowaniem, na zgromadzeniu wziąłby deskę kreślarską i w przerwach między pieśniami a modlitwami rysowałby kolejne kreski. Albo ja bym wziął sprawozdania finansowe, bym se tu rozłożył w czasie zgromadzenia. No jest, jeden pieś podaje drugi werset, ale są przerwy, prawda? Mógłbym sobie ze dwa wskaźniki w tym czasie policzyć. Powiedzielibyśmy słusznie, skandal, co to się wyprawia, to tak nie może być. Albo brat, który ma warsztat, naprawia coś, ważna część do naprawienia, też by przyszedł ze smarem, trochę by tam powkładał części, poukładałby. No przecież to jest pożyteczna rzecz, naprawić komuś samochód, maszynę rolniczą, policzyć wskaźnik, dokończyć jakąś ważną rzecz. A my przecież to robimy z naszymi dziećmi. Przynoszą samochodziki,
przynoszą ciastka. Naprawdę chcecie, żeby dorosły między łamaniem chleba a piciem z kielicha jadł ciastko? Jeżeli kształtujemy jako dziecko tą młodą duszę i dajemy mu zabawkę na zgromadzenie, nie zdziwmy się temu, że to miejsce zgromadzeń, które budujemy, to będzie piękny meczet. Niechrześcijańskie społeczeństwo, niechrześcijańska społeczność, bo my zawiedziemy w wychowywaniu dzieci, a Mahometanie wychowują dzieci bardzo sumiennie, według drogi, której mają dzieci ich iść. I nie schodzą z niej, o ile nie zadziała łaska Boża. I nasze dzieci rozwieje wiatr po świecie, jeśli będziemy mieli lekceważące podejście. Będziemy żałować swojej rózgi, okazując w ten sposób, że nienawidzimy swoje dzieci. Ten werset jest bardzo ciekawy. Taką ilustrację z życia kiedyś miałem. Znałem pewne małżeństwo. Znam ich dalej. Którzy mieli trójkę dzieci. I niestety to ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Rozwiedli się, chrześcijanie. Oboje narodzeni na nowo, deklarujący narodzenie na nowo z Ducha Świętego ludzie. Gdy z nimi rozmawiałem, gdy stali dobrze, to faktycznie te słowa, które wypowiadali, potwierdzały ich świadectwo, że poznali Pana Jezusa w swoim czasie. Ojciec karcił swoje dziecko. Jedno, drugie, trzecie. Używał rózgi. Matka była znana z łagodności. Nigdy nie lała swoich dzieci, mimo że zasługiwały. Czekała, aż tato przyjedzie i wykona to zadanie. Gdy małżeństwo się rozpadło, stała się rzecz niesamowita. Dzieci nie chcą znać matki, a poszły za ojcem. Co w naszym polskim społeczeństwie jest szokujące, bo zazwyczaj domyślne jest, że w przypadku rozwodu dzieci zostają przy matce. Te dzieci już były na tyle duże, że samo stanowiły o sobie. Na tyle, że można było je zapytać. I one nie chcą mieć nic wspólnego z matką. Matka twierdziły, że przez to, że doprowadzała je do rozwydrzenia, straciła u nich całkowicie autorytet. Te słowa doprowadzić do rozwydrzenia padają w przypadku Arona. Lud się rozprzęgł w czasie, gdy Mojżesz poszedł na górę. Zaczęli uprawiać bałwochwalstwo. I gdy Bóg skarcił Arona, to użył takiego sformułowania, że to Aron doprowadził ten lud do rozwydrzenia. Gdy żałujemy swojej rózgi, a dzieci są jeszcze małe, to my doprowadzamy je do rozwydrzenia. Gdy nie spakujesz resoraka, dziecku nie pozwolisz zabrać ciasteczka na zgromadzenie. Nie dasz mu kredek, to ono nie będzie fizycznie ich miało na sali zgromadzenia. Jeśli mu je przygotujesz i przyniesiesz, doprowadzasz je do rozwydrzenia. Zakończę tym fragmentem, z którym zaczęliśmy. Objawienie Jana, 3 rozdział, 19 werset. Pan Jezus mówi: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Miłujmy swoje dzieci. Starsze siostry niech napominają młodsze, aby miłowały swoje dzieci. To jest tak ważne, że o ile kobieta ma nie nauczać i nie wynosić się nad męża, to ma nauczać młodsze siostry, aby miłowały swoje dzieci, aby miłowały swoich mężów. Aby miłowały swoje dzieci, a wyrazem miłości wobec dziecka jest nieszczędzenie rózgi, nieszczędzenie smagania, nieszczędzenie karcenia, bo oszczędzanie ich jest przejawem nienawiści, a nie miłości. Czy chrześcijańska matka może nienawidzieć swoje dzieci? Czy może te dzieci, które dostała pod opiekę od Stwórcy, nienawidzieć? Przecież nie. Więc jeżeli mamy to inaczej ustawione, to ustawił nam to diabeł. Jeśli mamy to ustawione inaczej, niż mówi nam Słowo Boże.
a On to ustawił po to, żeby pochłonąć nasze dzieci i doprowadzić do tego, że nie zachwieje się ojciec, nie zachwieje się matka, ale zachwieje się syn. Uderz w ojca, uderz w matkę, a zachwieje się syn. I on w nas uderzył, nakładł nam do głowy różnego rodzaju brednie psychologiczne. Z różnych stron jesteśmy atakowani różnego rodzaju fałszywymi kłamstwami przez ten świat propagowanymi. A to tylko Pan Jezus jest tym, który nas naprawdę miłuje. On oddał za nas swoje życie. I tych wszystkich, których miłuje, karci i smaga. Amen.